Ale mamy dzisiaj piękny dzień, widzowie, na Brookhaven. Zobaczcie, jak to słońce pięknie świeci. I tak sobie postanowiłam, że dzisiaj załatwię sobie masę spraw, dlatego że nagromadziła mi się ogromna ilość obowiązków. Muszę iść do banku, muszę iść zrobić jakieś zakupy spożywcze i też może sobie coś kupię do ubrania. Kupię sobie kawę i dzisiaj zjem na mieście, także będzie się działo. Oglądajcie ten odcinek do samego końca, zostawcie też łapeczkę w górę. I tu patrzcie sobie, na Brookhaven toczy się normalne życie. Idziemy sobie teraz do banku. Właśnie tutaj widzę, że ktoś pracuje. O, Julka, Natalka, o, jest jakaś pani Klaudia, dzień dobry, ona chyba wypłaca. Okej, no to ja bym chciała wypłacić 100 zł. Dzień dobry pani. Tak właśnie, dzisiaj będę pisała bardzo dużo, także oglądajcie. Poproszę kasę, chcę wypłacić. O właśnie, chcę wypłacić pieniądze, no. Potrzebuję dużo pieniędzy, więc poproszę. Ja tutaj zaraz dam kartę, właśnie karta. Gdzie jest karta? Na, gdzie ja mam tutaj kartę? Czekaj, o tutaj. Pani, jaka bogata, ona ma różową kartę. I gdzie są te karty? Ja nie mam karty. Pani, jak coś, nie mam karty. Dobra, mam taką niebieską. Bardzo proszę, daję tutaj kartę, niech pani mnie sprawdzi, zidentyfikuje, ja tu jestem. O, ona tutaj sprawdza elegancko, pyk. No i dostanę te pieniądze, potrzebuję pieniędzy, widzowie, chcę sobie coś kupić ładnego do ubrania, a wy pamiętajcie też, żeby zostawić subika, wbijam 400 tysięcy na ten kanale, będzie mi miło, jeśli zostawicie suba. Możecie też kliknąć dzwoneczek, żeby właśnie nie ominąć żadnego filmu. O, dostałam pieniążki, zobaczcie, dziękuję bardzo, do widzenia, dziękuję, o. Elegancko. Idziemy sobie, zamykamy czat. Tutaj pani Klaudia też, zobaczcie, ona sobie też jakieś pieniądze tutaj wypłaca. Wow, jaka bogata ona chyba taka jest. No dobra, idziemy. Kto tutaj stoi? Ej, widzieliście tą osobę? Halo? Dzień dobry. Ej, zobaczcie, ktoś tutaj stoi. Ej, ktoś stał, naprawdę ktoś stał. Ej, czekajcie, idę zobaczyć. Ktoś tutaj stoi? Ej, nie ma nikogo. To było mega dziwne, dobra. Idę sobie dalej. Dobra, mam już pieniądze. Ofertę, zapraszam. O, dzień dobry. Chcę sobie kupić bluzkę. Dzień dobry. Potrzebuję nowe ciuchy właśnie, o. Witam, może doradzić coś? Mamy dużo promocji. O, tak, dokładnie, tak, promocje. Tak, promocje uwielbiam. Ej, czekajcie. Zobaczcie teraz na to. Ej, z tyłu ktoś tam stoi. O, już się odwrócił. O nie, kto to stoi? Jakiś chłopak tam był. Ej, czemu on za mną chodzi? Ja mam takie wrażenie, czy mi się tak wydaje? Nie wiem, on mnie jakoś śledzi? Czy to jest jakiś stalker? Czekajcie. Nie ma go! Ej, to było mega dziwne. Dobra, ja już sobie wybieram teraz. O, tutaj jest jeszcze jakaś pani Nastka, też sobie wybiera. Zobaczcie, ja mam taką bluzkę. O, ta mi się też podoba. Bardzo fajne, widzowie. No, co nie? Też tak uważacie, że fajnie wygląda w tej bluzce? Może coś innego jednak wybiorę. O, ta jest fajna. To są jakieś nowe rzeczy z update'u Slay. O, nieźle. Ej, to mi się nie podoba. No dobra, może coś takiego, albo to też. O, to fajne. O, patrzcie, widzowie, taki sobie strój wybrałam, takie ogrodniczki. Jak wyglądam? Zapytam się, jak wyglądam? Może ładnie? Bo, nie wiem, tak mi się wydaje, że chyba jest okej. Może jakąś inną bluzkę sobie jeszcze wybiorę, no nie wiem. Zapłacę, ja już zapłacę. Ej, znowu ten chłopak tam jest. Ej, czekajcie. Jakiś chłopak za mną chodzi. Nie podoba mi się to, naprawdę. Dobrze, ja już tutaj chcę zapłacić. Pięknie, o dobra, to ja już teraz daję jej pieniążki, bardzo proszę, zapłaciłam. Dobra, ale... Ej, jakoś mi się zmienił strój. Ale dobra, może być ta bluzka. Dziękuję bardzo, wychodzę sobie. Jest otwarte i czekajcie. Nie ma tego chłopaka. Ej, czy ja już mam jakieś, nie wiem, jest tam ktoś! Czekajcie, jest, on ma jakąś kamerę. Czy on mnie kameruje? Co? Nie, nie mogę na to pozwolić. Ej, tutaj ktoś też pracuje, dobra. Witam, wie pani, co pani zamawia, czy coś doradzić? Poproszę kawkę. O, właśnie, tylko czemu mi wahasztagowało? Nie wiem dlaczego. Poproszę kawkę, ja mam tutaj pieniążki, zobacz. Ja już ci zapłacę, poproszę kawę, niech ona mi zrobi. Elegancko, o, tutaj mamy kolejną osobę, która pracuje. Ten chłopak jest tam! Dostałam kawę, widzowie, i teraz słuchajcie, mam pewien plan. Ten chłopak stoi tam z tyłu, on nie widzi, że ja go podglądam, nie? I teraz jeśli ja pójdę do sklepu spożywczego, który jest na innej ulicy i on pójdzie za mną, to znaczy, że mnie śledzi. Więc idziemy, okej, dobra, idziemy. Dziękuję bardzo, aha, nie napisałam dziękuję, dobra, nieważne. Idę sobie teraz do sklepu spożywczego i będę patrzała, czy ten chłopak, czy ten stalker idzie za mną, bo jeśli idzie za mną, to to już jest mega podejrzane, dobra? Ej, gdzie on w ogóle jest? Jak on szybko znika? On jest jakiś mądry, dobra, idę. Czekajcie, czy on za mną idzie? Dobra, on tam jest! Widzę go tam z tyłu, czekajcie. Ja sobie wezmę teraz lornetkę. Ja będę go podglądać. Teraz ja go będę podglądać. Ja sobie zrobię z niego. Czekajcie. Jest tam!
Fun Patty! O nie, dobra, dobra, to już jest podejrzane, widzowie. Szybko idziemy do sklepu spożywczego. Tak jest, ale... O, tutaj ktoś jeździ sobie. Wow, jakaś Weronika jeździ, a ja nie chcę wsiadać. Idę do sklepu. O, tutaj ktoś pracuje. Nikt nie pracuje, ale czekajcie, dobra. Nieważne, że tutaj nikt nie pracuje. Ja sobie stanę tu i czekajcie. I jest gdzieś on? Na razie go nie widzę. No dobra, mniejsza o to. Ja sobie biorę zakupy, wezmę sobie lody, chipsy, może kupię sobie też pizzę na obiad. O, właśnie elegancko, tutaj pani Nastka będzie pracować. Tak, super, biorę chipsy, biorę wodę, wszystko jest potrzebne, cola i tak dalej. Dobra, wszystkie zakupy, wszystkie obowiązki dzisiaj realizuję. Idę sobie teraz zapłacić. O, proszę bardzo. Dzień dobry, ja bym chciała zapłacić. Poproszę bardzo, poproszę skasować zakupy. O, poproszę bardzo. To są moje zakupy. Dzień dobry. Właśnie... Ej, widzę go. Widzę go. Ej, Asia tam jest jakaś i też ten Fun Patty. On tam jest. On myśli, że ja go nie widzę. Czy widzi pani za oknem tego chłopaka albo któraś z was? Pip, pip, dobra, uwaga, daję jej pieniążki. Ej, ona napisała nie, czyli ja widzę. Ej, Nati widzi, ale ta kasjerka nie widzi. A ta Hania, zapytam się, a wy widzicie, a wy może... widzicie dziewczyny, no bo to jest ciekawe. Będzie 12 zł i 15 groszy, jak mało. Nie ma tu inflacji. Dobra, a wy może dziewczyny widzicie tego chłopaka? Ej, właśnie. Ja tak, no dobra, Nati widzi, ale one widzą? Ja widziałam. Widziałam go już kiedyś. Ale ja go nigdy nie widziałam. Nie znam go. Skąd on się tutaj wziął? Czekajcie, wychodzę sobie tu. Nie ma go! Ej, to jest mega dziwne. Słuchajcie, ja muszę chyba... Nie wiem, co ja mam zrobić. Może powinnam iść na policję. Idę zobaczyć jeszcze raz. Czekajcie. Jest tutaj! Ja do niego nie podchodzę. O, tu jest pani Asia. Dzień dobry, pani Asiu. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Asiu. O, świetnie. Poproszę nowe... paznokcie. No ej, słuchajcie, jesteśmy teraz w salonie kosmetycznym. Jeśli tutaj przyjdzie ten stalker i ten chłopak będzie się gdzieś tutaj w okolicy kręcił, to już będzie mega podejrzane, dlatego że to jest miejsce tylko dla dziewczyn. Tu nie ma wstępu dla chłopaków. Patrzcie, on stoi tam z tyłu tutaj, zobaczcie, za tym kwiatem. Ale najlepsze jest to, że to się znajduje w pobliżu policji, czyli on się nie boi śledzić i jeszcze schodzi z jakąś kamerą. Widziałam parę razy. Dobra, już idę. Siadam teraz tutaj i proszę mi zrobić paznokcie. Muszę koniecznie mieć paznokcie. Proszę mi zrobić. Uwaga, uwaga. Zapraszam. Dobra, tutaj jest robione. Elegancko. Nie wiem, kto to w ogóle mi robi. Jakaś inna osoba. Idę sobie teraz tutaj. Może jakieś nowe zrobię sobie włosy. Proszę mi tutaj zrobić. Nati robi mi włosy. Wszyscy mi tutaj robią włosy. Ale ten chłopak tam jest. Dobra, wiecie co? Ja teraz wychodzę i ja już... Aha, muszę zapłacić. Zapomniałam, że muszę zapłacić. Tak bardzo proszę pieniądze. Gdzie tutaj jest ta pani, która pracuje? Proszę, pieniążki bardzo. No i słuchajcie, ja teraz wychodzę. Okej, wyszłam. I biorę swoje auto. I jadę swoim autem do moich koleżanek. Dobra, słuchajcie, mam już swój samochód i sobie jadę. Okej, elegancko. Czy ktoś za mną idzie? Na razie nikogo nie widzę, żeby ktoś za mną szedł. Idę teraz sobie do moich koleżanek, które powinny być w tym domu, bo się umówiłyśmy około godziny 20. Jest 20, więc jestem trochę spóźniona, ale to nic. Muszę im opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. I wiecie co? Wysiadam sobie teraz tutaj. O, już Nastka jest. Znowu moja koleżanka Nastka. Idziemy sobie do domu 21 i teraz słuchajcie, ja muszę powiedzieć moim przyjaciółkom o tym, co się tutaj stało. Jeśli ten chłopak pojawi się za oknem, to żarty się skończyły. Idę na policję, muszę to zgłosić. Więc teraz tak, witam się. Hejka, hejka. Chcesz coś do jedzenia, do picia? No, bym poprosiła, możesz mi coś zrobić. Właściwie tak, daj. Ale muszę ci coś powiedzieć, bo ogólnie jest taka sprawa. Muszę ci coś powiedzieć. Jakiś chłopak... Chłopak za mną chodzi. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem czemu on za mną chodzi. Ale nawet... Nie, 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 nie. Jest problem. Zgaś światło, zgaś światło. Zgaś szybko światło. On za mną tu przyjechał. O nie. Szybko,
Musimy zgasić światło, szybko, zgaś światło. On gdzieś tu jest, serio? No serio! Ale to już nie jest normalne. Dobra, słuchajcie, mam pewien pomysł. Pojadę na policję. Zgłoszę to na policję, jak mi nie da spokoju, naprawdę. Okej, to idę już do siebie, pa, pa. Okej, to na razie możesz mi wypuścić, otworzysz mi? Halo, możesz mi otworzyć, Nastka? Dobra, potowarzyszę tobie. No, możesz mi potowarzyszyć, dobrze, to możesz otworzyć te drzwi? Halo, bo chcę wyjść. Możesz mi otworzyć? O, dziękuję. Idę i teraz tak, o, tutaj mieszka Asia też, dobra. Jestem nawet spokojna, dlatego że w tej okolicy, na tej ulicy mieszka w miarę dużo osób, jest dużo domów, więc aż tak się nie stresuję i zrobię sobie jakiś domek. Zrobię sobie ten zielony, on mi się teraz ładnie tworzy, elegancko, wchodzę sobie do niego, no i ogólnie sobie zamknę, tak, bo chcę zostać sama, dlatego, że, no dobra, Nastka jak będzie chciała wejść, to może wejść. No i słuchajcie, ej, ja widziałam tam kogoś, halo? Widziałam tam kogoś, dobra, to są dziewczyny, to są moje dziewczyny, ale to nic. Ja muszę teraz zostać chwilę sama i sobie to wszystko przeanalizować. Słuchajcie, byłam dzisiaj w sklepie odzieżowym, spożywczym i przede wszystkim byłam też w banku. Wszędzie ten chłopak za mną chodził, no bo to jest już trochę niepoważne. No dobra, ten dzień był naprawdę dla mnie męczący, może ja bym wzięła sobie jakąś kąpiel, zrobię sobie prysznic. O, naprawdę masa obowiązków dzisiaj mnie czekała. Zamknęłam się w domu, myślę, że jestem tutaj dość bezpieczna, kąpię się teraz elegancko, bo wiecie, byłam właściwie w tylu sklepach, więc tyle bakterii mam na sobie, muszę się wyciapać, a wy widzowie pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę. Okej, no to sobie zrobiłam tutaj kąpiel, jeszcze sobie umyję ręce, umyję zaraz zęby i tak dalej. Gdzie mam właśnie zęby? Gdzie są zęby moje? To znaczy szczoteczka. O, szczoteczka tutaj. O, co jest grane? Czemu ten chłopak... Co jest grane? Czemu on chodzi po moim domu? O nie, on tu jest! On tu jest, tylko nie to! Nie wiem, co mam zrobić, widzowie. Gaszę światło. Nie ma mnie tu. Odejdź sobie. Nie ma go. Ej, czy ja już mam jakieś zwidy, czy ten stalker wszedł mi do domu? To nie jest normalne. Dobra, słuchajcie, szybko. Muszę zadzwonić na policję. Na policję. Gdzie jest? Gdzie jest? Oby mnie nie znalazł. Muszę się tutaj chować. Zgasiłam światło, więc teraz dzwonię na policję. Pyk i wybieram, gdzie jest policja. Policja jest, pracownik. Dobra, dzwonię. Proszę przyjechać. Działka numer 12. Jakiś stalker wszedł do mojego domu. Cały dzień za mną chodzi, nie daje mi spokoju. Wszędzie go widziałam. W każdym miejscu, gdzie byłam, on też był i chodzi też z kamerą. Proszę przyjechać. Nie! Tutaj przyszedł. Uciekaj stąd. Szybko, potrzebuję pomocy. Jest jakiś. Zabrać go. Gdzie jest policja? To moje przyjaciółki przyszły. Gdzie jest policja? Halo, policja. Łapać go. On do mnie napisał cześć, Patty. Czemu on do mnie pisze Patty, jak on mnie nie zna? Jak to możliwe? Nie chodź za mną, nie chcę go, nie chcę, policja przyjechać, proszę przyjechać, policja, działka numer 12, gdzie jest ta policja? Nie, no muszę jeszcze raz zadzwonić, bo zaraz on ucieknie szybko. O, przyjechała policja, zobaczcie, przyjechała policja, zabierać go, to jest ten stalker, szybko, nic ci nie zrobię, jak mi nic nie zrobisz, ty cały dzień za mną chodzisz. O, daj mi spokój, widzowie, co będzie dalej, czemu ten stalker za mną chodzi i mnie tak prześladuje, to jest niepokojące. Subskrybujcie ten kanał, żeby niczego nie ominąć, bo co będzie dalej? To będzie kontynuacja tej historii, a wy bądźcie też jutro, odcinki są codziennie. No nie, policja. Brać go, zobaczcie, pani policjantka przyjechała, brać go!